Witajcie na kanale Fauslot Polska, z tej strony Damian i dzisiaj udało mi się złapać chwilę, aby ograć dla Was ploter CNC Salamandra, który za chwilkę wyjeżdża do naszego klienta, jednak myślę, że jest na tyle wart uwagi, że postanowiłem dla Was nagrać krótki materiał, dlatego zachęcam Was do oglądania. Ploter, który widzicie tutaj, ma pole robocze 1 metr szerokości, czyli w osi X, 2 metry długości, czyli w osi Y. Jest to konfiguracja typowo pod klienta, to klient sobie dobierał wymiary, bo jak wiecie, u nas na stronie internetowej możecie sobie skonfigurować ploter pod własne potrzeby. Cała konstrukcja została wykonana u nas w firmie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to przebiega, jak to wygląda, no to zapraszam na naszego TikToka, Instagram, Facebooka, czy właśnie na YouTube'a, gdzie znajdziecie fragmenty z poszczególnych etapów budowy całej konstrukcji. Salamandra CNC jest zbudowana w 99%, jak nie w 100%, zależy jak na to patrzeć, z aluminium i jak widzicie tutaj klient sobie wybrał opcję od razu z podstawą, którą również my składaliśmy. Ta podstawa jest z profili 40x40 oraz profili 40x80. Na tej podstawie jak widzicie jest zainstalowany ploter Salamandra. Oczywiście do budowy samego plotera również wykorzystaliśmy profile aluminiowe, jednak są to również profile aluminiowe systemu V-Slot. Mamy tutaj profile CEBIM, mamy tutaj profile 20x60, 20x40, więc tu jest cała masa różnego rodzaju profili. Wszystkie płytki, które są płytkami konstrukcyjnymi, również wykonane są z aluminium. Jak widzicie tutaj prawa strona, na przykład brama, jest to aluminium o grubości 12 mm. Te wszystkie płyty są zaprojektowane przez nas, wykonywane również przez nas. Tak więc jest to konstrukcja, mimo że aluminiowa, więc nie zaliczamy do tych stalowych, ciężkich konstrukcji. Jest to konstrukcja lekka, ale naprawdę myślę, że dla wielu osób może być to bardzo atrakcyjna oferta. Pole robocze, jak już wspomniałem, 1 na 2 metry, no nie jest to największe pole robocze. Mi się osobiście bardzo podoba, bo jest już kompaktowe. Z jednej strony myślę, że osoby, które mają większy garaż, czy tam średnią lub trochę większą firmę, będą sobie mogły pozwolić na to, żeby taką maszynę ustawić u siebie na hali. Oczywiście osoby, bo podczas kręcenia filmów właśnie krótkich dostałem różne od Was wiadomości, że no nie każdy tak dużą maszynę może sobie wsadzić do swojego warsztatu, więc oczywiście w ofercie mamy również mniejsze maszyny. Tutaj polecam każdemu sobie zerknąć na serię Lead, ale dla osób, które szukają jeszcze większych maszyn, no to tutaj powiem, że akurat tutaj ten 1 na 2 metry to nie jest największy wymiar. Salamandra występuje również w większych wymiarach, więc jeżeli ktoś by potrzebował, no to zachęcam do odwiedzenia naszej strony albo do kontaktu telefonicznego lub mailowego, bo tutaj jesteśmy w stanie, ponieważ składamy te maszyny od zera, tak naprawdę dopasować daną maszynę do Waszych potrzeb. W tym przypadku ten wymiar 2 na metr no nie pozwoli na pewno na obrobienie na przykład całych płyt MDF czy płyt meblowych, no ale już pozwoli na wykonywanie większych elementów, czyli jeżeli ktoś tam, nie wiem, planuje sobie fronty meblowe robić, planuje robić sobie jakieś meble, większe części, to myślę, że to pole rzeczywiście 1 na 2 metry jest już w zupełności wystarczające. A na przykład w przypadku branży reklamowej, bo z tym się najczęściej spotykamy, gdzie są bardzo długie elementy, no to też ja nie widzę i wiem z doświadczenia, że nie ma większych przeszkód. Trochę więcej jest zabawy podczas frezowania, ale pamiętajcie o tym, że możecie sobie dłuższy element położyć tutaj na przelot, bo zarówno na początku, jak i na końcu maszyny się nic nie znajduje. Tak więc możecie sobie zrobić, położyć dłuższy element, przefrezować jakiś fragment, powiedzmy do połowy, następnie przesunąć cały materiał, no i zacząć drugą część frezowania. Tak więc w przypadku tej konstrukcji przelotowe materiały również możecie sobie spokojnie układać. Teraz sobie może krótko omówimy, co tutaj cechuje konstrukcję Salamandra i co tu dokładnie widzimy. Na pewno już zwróciliście uwagę na te dwie skrzynki na samym początku. W jednej z tych skrzynek znajduje się elektronika, czyli zasilacze, wentylatory, sterowniki, sam sterownik, czyli sterowniki, mam na myśli drivery do silników, sterownik no i cała elektronika. W drugiej skrzynce znajduje się falownik dla naszego wrzeciona, ale jak sobie przejdziemy do wrzeciona, to trochę więcej o nim powiem. Maszyna jest sterowana przy wykorzystaniu laptopa. Mamy tutaj oprogramowanie Open Build Control. Jest to oprogramowanie do sterowania maszyną. Na to oprogramowanie wgrywamy ewentualnie nasz projekt, nasz plik z G-kodem. No ale wykorzystując to oprogramowanie, możemy właśnie przesuwać sobie każdą oś, ustawiać
No i to, co jest ważne, no to oprogramowanie przede wszystkim jest darmowe do pobrania z naszej strony internetowej. Jako, że już jesteśmy przy samym oprogramowaniu, no to ja tutaj wykorzystam strzałki do sterowania i zobaczcie sobie od razu, jak ta maszyna chodzi. Przesunę ją w jedną stronę, teraz oś X. Dojedzie sobie teraz do nas. No i oczywiście wrzeciono góra-dół, czyli w osi Z. Za chwilę oczywiście sobie każdą z tych osi w skrócie omówimy. Ja sobie tylko przesunę, tak żeby było nam wygodnie nagrywać. Przy tej konkretnie maszynie klient zdecydował się na wrzeciono 2,2 kW. Oczywiście, jak już wspomniałem, sterowane z falownika i chłodzenie powietrzem. Jak wiecie, w naszej ofercie są również wrzeciona mniejsze, czyli przykładowo 1,5 kW. Możecie sobie wybrać również, czy będzie to wrzeciono chłodzone powietrzem, czy chłodzone wodą. Klient również zdecydował się na to, aby zainstalować mu system giełki, tak więc jak wiecie, kiedy byśmy do tego przewodu doprowadzili sobie powietrze, no to będziemy mogli sterować nadmuchem, włączyć i wyłączyć nadmuch. Ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chciał zastosować jakieś chłodziwo, no to również tutaj macie zbiornik, który jest podłączony również do tego bloku systemu giełki, tak więc możecie zarówno wykorzystać to tylko do nadmuchu powietrza, jak i do nanoszenia na przykład płynu chłodzącego. Oś Z, którą mamy tutaj, no nie jest typowa akurat dla frezarki Salamandra, dlatego że jeżeli ktoś nas śledzi, to widział zapewne oś Z, gdzie wykorzystywaliśmy trochę inny system, no i śrubę kulową do sterowania tą osią. Jednak tutaj klient poprosił o to, że chce, abyśmy wykorzystali zwykłą śrubę Acme, w cudzysłowie zwykłą. Tak też zrobiliśmy. Jak widzicie, tutaj wózek jest prowadzony również na prowadnicach liniowych. Mamy tutaj wózki i powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę też fajne rozwiązanie. Ja sam osobiście uważam, że w przypadku tego typu konstrukcji, zastosowania tego typu konstrukcji, jest to w zupełności wystarczające rozwiązanie. Ale mówię o tym dlatego, że macie oczywiście wybór i możliwość konfiguracji sobie właśnie tej maszyny, również jeżeli chodzi o budowę osi Z. Przejdźmy sobie też do napędu osi Y i osi X, bo to przede wszystkim odróżnia tą maszynę od na przykład serii frezarek LIT. I jak widzicie, mamy tutaj prowadnicę liniową Highwin. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze wideo. Highwin i tu jest HGR25, a pod tą prowadnicą liniową widzimy listwę zębatą, która służy właśnie do napędu osi X i Y. Tutaj przy tej płycie aluminiowej, o której już wcześniej wspomniałem, która jest wykonana z aluminium 12 mm, zaprojektowana przez naszą firmę. Mamy zainstalowane dwa wózki Highwinowe oraz tutaj system napędzania bramy, również zaprojektowany przez nas. Za chwilę Wam powiem o silniku. Jak widzicie, mamy tutaj koło zębate, które napędza całą bramę i porusza się po tej listwie zębatej, a tutaj przeniesienie napędu za pomocą paska pomiędzy wałem silnika, za chwilę sobie przejdziemy do z drugiej strony, to jest większe koło zębate, które jest połączone właśnie z tym mniejszym, które jeździ po listwie zębatej, no i przeniesienie napędu, tak jak już wspomniałem, właśnie mamy przy wykorzystaniu paska. Oczywiście możemy regulować napięcie, czyli docisk zarówno tego koła zębatego do listwy zębatej. W przypadku osi X mamy bardzo zbliżone rozwiązanie. Tutaj myślę, że to będzie trochę lepiej widać niż przy Y, czyli tak samo silnik. Tutaj macie koło zębate na wale silnika, przeniesienie napędu za pomocą paska, duże koło zębate i ta mała zębatka, która porusza się po listwie zębatej. Tutaj system właśnie docisku całego tego elementu, czyli tak de facto docisku tego mniejszego koła zębatego do listwy zębatej oraz tak samo tutaj od góry, nie wiem, czy to będzie widać. Oj, nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Jeszcze podejdę, o nie, widać tutaj. Tak samo tą możliwość regulowania napięcia paska przez odsunięcie silnika. A skoro o silnikach już mowa, no to mamy tutaj silnik NEMA 23 z enkoderem na każdej osi, jak widzicie tutaj na osi Z. Mamy ten sam silnik na osi X i na osi Y, jak już widzieliście, również znajduje się silnik z enkoderem. Oczywiście macie możliwość wyboru również silników
zwykłych NEMA23, ale już przy tym rozmiarze konstrukcji myślę, że warto naprawdę zainstalować sobie i zdecydować się na silniki z enkoderami, dlatego że osoby, które nie wiedzą, w momencie kiedy na przykład bym teraz przesunął tą oś, położył na nią jakiś nacisk, no to taki enkoder powinien przede wszystkim zadbać o to, żeby całe oczywiście sterowanie, no, nie rozdrabniając się, jednym słowem, nie powinna ta maszyna tak gubić kroków, jak może to się zdarzyć w przypadku zwykłych silników krokowych. Taki silnik z enkoderem powinien korygować swoje pozycje, czyli w momencie, kiedy ja bym go przesunął, on powinien sobie wrócić na swoją pozycję, a jeżeli by doszło podczas pracy do jakiegoś błędu, no to taki silnik krokowy wyśle odpowiedni, właściwie sterownik otrzyma komunikat i będziemy wiedzieli w naszym oprogramowaniu, że doszło do jakiegoś tam błędu, co może być naprawdę gdzieś tam bardzo pomocne podczas pracy, żeby właśnie do tego typu sytuacji, kiedy skończymy sobie frezowanie naszego elementu i gdzieś nie zachowaliśmy wymiaru, będziemy się zastanawiali skąd, a tutaj otrzymamy taką informację zwrotną w odpowiednim przynajmniej czasie. Oczywiście temat jest trochę szerszy, to w takim bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Jednym słowem chciałem powiedzieć, że naprawdę przy maszynach, gdzie już ten wymiar przekracza 2 metry, no to warto jest właśnie decydować się na silniki krokowe z enkoderami. Warto pamiętać o tym, że jest to konstrukcja właśnie aluminiowa i nie ma co jej porównywać z naprawdę dobrymi, często maszynami stalowymi, ciężkimi i topornymi. Jednak myślę, że stosunek ceny do jakości, do możliwości, jakie dają maszyny wykonane właśnie z aluminium, no jest naprawdę dobry i znajdzie zastosowanie w wielu, wielu warsztatach, gdzie ultra precyzja i takie ciężkie parametry pracy nie są wymagane. Ta maszyna na pewno nada się dla osób, które planują wykonywać różnego rodzaju elementy w MDF-ie, w różnego rodzaju płytach meblowych, w drewnie miękkim czy twardym, jak już powiedziałem, w tworzywach, branża reklamowa, ale i nie tylko, a nawet osoby, które będą chciały wykonać sobie jakieś prace w aluminium, to myślę, że spokojnie, to znaczy ja to wiem, spokojnie sobie ta maszyna poradzi również w tego typu zadaniach. Wrzuciono jeszcze tutaj, wracając do niego, 2,2 kW, zapewnia naprawdę fajną i przyjemną pracę. Maksymalna prędkość obrotowa tego wrzuciona to jest 24 tysiące obrotów na minutę. Wracając jeszcze króciutko do samych szyn highwinowych prowadzenia, jak już wspomniałem, widzicie tutaj na osi Y z jednej strony 2 wózki highwinowe, z prawej strony również 2 wózki highwinowe, ale w przypadku, przepraszam Was, w przypadku osi X mamy tutaj jeden i drugi wózek, nie wiem czy będzie go widać, tak jest tam go widać, drugi wózek z drugiej strony oraz również tutaj macie zainstalowany wózek highwinowy, tak żeby ta praca była tak samo stabilna i sztywna w osi X i Y, no i mamy tutaj zastosowane właśnie na osi X przez to 2 szyny typu highwin. Ploter naturalnie można wyposażyć jeszcze w wiele różnych akcesoriów. Tutaj klient zdecydował się na płytę MDF jako podstawę, jednak możecie zastosować, my możemy dla Was zainstalować przykładowo stół teowy wykonany z profili aluminiowych. To się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Można wyposażyć taką maszynę przykładowo gdzieś dodatkowo sobie w laser. Sterownik na to pozwala, tak więc tutaj możliwości rozbudowy jeszcze kilka jest, dlatego jeżeli ktoś nad czymś się zastanawia, no to znów zapraszam do kontaktu. Zapewne wiele osób zastanawiać się teraz będzie, ile kosztuje taki ploter, więc taki konkretny ploter zbudowany przez nas od zera, skalibrowany, włącznie ze szkoleniem, bo tak jak powiedziałem, za chwilkę przyjedzie po maszynę klient, więc pokażę mu, że ona funkcjonuje, o co trzeba zadbać, jak się z nią zaprzyjaźnić, jak ją obsługiwać. Koszt całkowity to jest około 30 tysięcy złotych, ale jak już wspomniałem, wiele zależy od konfiguracji, jaką sobie wybierzecie, bo w górę dokładając laser, stół teowy i tak dalej, myślę, że spokojnie 10 tysięcy jeszcze w górę można pójść, ale tak samo rezygnując z niektórych opcji, jak przykładowo stół, bo możecie mieć swój stół gdzieś tam zespawany, czy też z profili aluminiowych, na którym postawicie tą konstrukcję, rezygnując z mgiełki, stosując mniejsze wrzeciono,
też kilkanaście tysięcy w dół można zejść. No i oczywiście w zależności od tego, jaki wymiar byście wy potrzebowali konkretnie, no to tam ta cena już się będzie mogła znacznie różnić. Ponieważ ja no niestety nie mam za wiele czasu, żeby wam ograć jeszcze ją w pracy, dlatego zachęcam wszystkich do śledzenia nas na naszych social mediach, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, gdzie właśnie znajdziecie jakieś tam różne ogry, jak widzicie tam leży, coś ogrywałem, na pewno wrzucę filmy, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak ona pracuje, no to zapraszam właśnie do tych filmów. Osoby, które by chciały zobaczyć taką maszynę na żywo, omówić sobie, no to ja zapraszam was pod Wrocławiem, mamy magazyn, w którym ja teraz się znajduję, gdzie możecie obejrzeć maszyny, które oferujemy, możecie omówić różne tematy. Zapraszam jeszcze raz do kontaktu telefonicznego i mailowego, a tymczasem już nie będę przedłużał. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakieś pytania, no to zostawcie w komentarzach. Będę wdzięczny za suba i do zobaczenia wkrótce.